dzisiejszym odcinku wydarzy się coś naprawdę niepokojącego. Bella znika bez żadnego śladu. Uciekła? A może ktoś ją porwał? Ruszam na poszukiwania, a pomagać mi będzie szalony fan. Naszą misją jest odnalezienie Belli oraz jej porywacza. Czy szalony fan ma dobre zamiary? A może w wiosce pojawił się Vito Exe? Sprawdźmy to razem! Yo, siemanko, z tej strony Vito, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy znowu w SimsCraftie. O, ktoś puka, co jest grane? O co tu chodzi? Nawet przywitać się mogę. Co? Szalony fan tutaj przyszedł. Cześć, co tam? Siema Vito, w wiosce krążą plotki, że Bella została porwana, nigdzie jej nie widziałem, jest u ciebie? No nie, nie ma jej tutaj nigdzie u mnie. Ale kto tak mówił, że ona została porwana? Może gdzieś po prostu poszła sobie, wiesz co, nie wiem, pozbierać kwiatki czy coś? Ona ma takie pomysły, że czasami idzie sobie gdzieś pochodzić. W sklepie, w aptece, wszędzie. Okej, okay, to dobra. To choć pójdziemy do jej domku, zobaczymy, czy ona jest w domku. Może znajdziemy jakieś tropy czy coś i będziemy wiedzieli, co zrobić dalej. Ale to jest dziwna akcja. Szalony fan mówi, że Bella zaginęła. Nie wiem, to jest podejrzane trochę, słuchajcie. Dobra, to idziemy. Okej, okay, słuchajcie, mam nadzieję, że filmik dzisiejszy wam się spodoba. Musimy sprawdzić, gdzie jest Bella, słuchajcie, czy nie została czasami porwana. Jeżeli wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na vitoshop.pl, ponieważ 1 października rusza epicki drop, także wpadajcie tam i sprawdzajcie. A my lecimy w takim razie, dawaj, chodź szalny fanie, lecimy do Belli, do domku, zobaczyć, gdzie ona jest. Może w domku jest po prostu, gdzieś się schowała i nikt jej nie zdążył zobaczyć, albo nie wychodziła z domu może dzisiaj, wiesz, nie wiadomo. Dobra, lecimy, słuchajcie, zobaczyć, czy w domku jest Bella ogólnie i czy na pewno została porwana, bo wydaje mi się, że no raczej nie, już tyle razy była porywana, że no wątpię, żeby znowu ktoś ją tutaj porywał. Dobra, puk puk, halo Bella. Oj, zasłonięte ma tutaj okna, w ogóle wszystko. Pukałem, to nie otworzyła. No dobra, to wchodzimy, ja wejdę. Bella, halo, jesteś tu? Jojku, jak tu ciemno, wszystko pozasłaniane. Czekajcie, ja odsłonię tutaj te rolety, żeby zobaczyć, czy faktycznie jej tutaj nigdzie nie ma. Dobra, Bella, halo, jesteś tutaj? Dobra, tutaj nigdzie nie ma. Dobra, idę zobaczyć na górę, może jest na górze, może śpi. Dobra, idę... Okej, nie ma jej tutaj też. Dobra, to jest wszystko w ogóle poblokowane, nie ma jej tutaj nigdzie. Szalony fanie, faktycznie może coś się stało. Czekaj, zejdę tutaj na dół jeszcze zobaczyć. Tutaj też jej nie ma nigdzie, w tej piwnicy. O, tu jest jakieś przejście, ale nie, tutaj nigdzie nie ma. Faktycznie nie ma jej, dziwne to jest. Może się schowała, no może faktycznie się schowała gdzieś. Nie wiem, czekaj, jeszcze tutaj popatrzę. W skrzyneczkach, tutaj nic nie ma. Tutaj nie ma nic. Okej, okay. Ej, tu jest jakaś książka, poczekaj, ja przeczytam, bo jest jakiś chyba list. Może od Belli. Bella została porwana, jak chcesz ją odzyskać, postępuj zgodnie z wskazówkami. Kto to mógł napisać? Szalony fanie, to ty napisałeś? Ten list? To coś ty. Okej, okay, dobra, to nie wiem, co się stało. Ej, ale kto ją porwał? Jakie wskazówki? Jak tu nie ma żadnych wskazówek w ogóle? Dziwna akcja, słuchajcie, nie wiem co zrobić za bardzo, bo Bella, jest tutaj napisane, że Bella została porwana. Jakieś wskazówki, mam postępować zgodnie z nimi, ale nie wiem, gdzie są te wskazówki. Martwię się, no ja też się martwię. Ej, dobra, to może jakiś ten, zrobimy taki portret pamięciowy Belli i rozwiesimy tutaj ulotki po całym tym mieście, że poszukujemy Belli. Może ktoś się odezwie i może ktoś coś będzie wiedział, co ty na to? Tak, tak, umie, dobra, to chodź do mnie do domku. Ja tam mam taki pędzel, to narysujemy tutaj ogólnie taki portret pamięciowy Belli i może uda się rozwiesić tutaj wszędzie ulotki, może się czegoś dowiemy, słuchajcie. Dobra, także idę. Ej, no straszna akcja, Bella została porwana. Znowu już który raz, słuchajcie, z kolei. Ja nie wiem, cały czas jakieś złe rzeczy Belli się przytrafiają i ona cały czas jest porywana, masakra jakaś. Dobra, ja tutaj, słuchajcie, w domku spróbuję narysować właśnie ten portret pamięciowy Belli. Może uda się jakoś w miarę dobrze to narysować i uda się znaleźć Bellę, słuchajcie, tutaj. Dobra, czekajcie, spróbuję zrobić taki kolor skóry, dobra. Okej, okay, może ten będzie, o, coś takiego. Okej, okay, dobra, i zacznę tutaj rysować Bellę po prostu, okej. Okay. Czyli narysujemy najpierw głowę. Pyk. Dobra. Zaraz narysujemy tutaj włosy i napiszemy, że szukamy Belli po prostu. Dobra, czekajcie, zrobimy tak. Zrobimy żółte włosy tutaj. Tylko jakiś taki kolor może bardziej. O, coś takiego zrobimy. Dobra. Pyk. Tutaj narysujemy włosy. Nie wiem, czy ona będzie tutaj podobna, słuchajcie, ale może jakoś to w miarę wyjdzie. Dobra, pyk. Okej, okay, teraz zrobimy tutaj jej oczy. Dobra, to zmniejszymy sobie, pyk, pyk, okej, i zrobimy i tutaj minkę, dobra, teraz tutaj uszy jeszcze i narysujemy, okej, pyk, dobra,
Okej, okay, i teraz ten szary kolor weźmiemy sobie. Tylko chciałbym go jaśniejszego zrobić, a ciężko będzie. Dobra, okej, okay, nie, powinno się udać, dobra. Tutaj zamalujemy to. Tego nie napiszę, napiszę Bella po prostu tutaj, słuchajcie. Dobra, może uda się zrobić jakiś taki portret pamięciowy. Rozwiesimy to wszystko i może uda się, słuchajcie, ją znaleźć. Zobaczymy zaraz. Pokaż ją, co, jak, co ty? To jak ją rozpoznaję, jak narysuję. Dobrze, narysuję zaraz, zobaczysz, będzie wszystko w porządku. Jeszcze raz, tutaj napiszemy Bella po prostu. A, okej, okay, dobra. No, i teraz czekajcie. O, tutaj tak nie widać za bardzo. Dobra, stąd trochę widać. Narysowałem, tam nie zobaczysz tak zbyt dobrze, chociaż może zobaczysz w sumie. Dobra, okej. Okay. Idziemy w takim razie, tylko muszę jeszcze sajna szybko zrobić. Musiałbym gdzieś tutaj drzewo szybko ściąć, słuchajcie, i zrobić sajna. I zobaczymy, może uda się rozwiesić ten portret pamięciowy po wiosce i może ktoś będzie coś wiedział, słuchajcie, na jej temat. Może uda się ją odnaleźć. Dobra, jeszcze jedno drzewo tutaj zetniemy. Okej. Okay. Pyk, dobra, i lecę szybko to zrobić. Poczekaj, już idę tam do ciebie, bo przez okno wyskoczyłem, nie mogę tam wejść z powrotem. Dobra, pyk, 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 idziemy tutaj, okej, okay, dobra. Nie wiem, czy za mało, nie za mało tego drewna, chyba za mało trochę go zrobiłem, bo muszę zrobić crafting. Jeszcze będę musiał zrobić patyki tutaj, dobra, pyk, okej, okay. I nie wiem, czy tego mi wystarczy. Dobra, wystarczyło, okej. Okay. Mamy sajna, dobra, możemy lecieć. I słuchajcie, tak wygląda ten portret pamięciowy Belli teraz, zobaczcie, tak to wygląda. Klikniemy sobie place, idziemy go rozwieszać, dawaj, chodź ze mną szalony fanie. Na razie mamy tylko trzy takie kartki, ale później może zrobimy więcej i uda się więcej tutaj rozwiesić, dobra. O, tak to wygląda, jak myślisz, dobrze jest? Chyba jest dobrze, co? Dobra, rozwiesimy tutaj, słuchajcie, mamy trzy, więc spróbujemy rozwiesić trzy tutaj portrety takie. Dobra, pyk. Okej, okay, gdzieś jeszcze tutaj musiałbym. O, czekaj, bo mi sign tutaj został jeden. Dobra, zabiorę go. Pyk, dobra. Szalny fan pyta wszędzie, czy nie widział ktoś gdzieś Belli. Dobra, rozwiesimy takie portrety tutaj, słuchajcie, wszędzie o Belli. Tylko więcej tych signów bym potrzebował, więc muszę więcej drewna ogólnie gdzieś tutaj ogarnąć. Ale wydaje mi się, że u Belli w domku powinno być jakieś drewno, więc idę zobaczyć, czy tutaj czegoś ona nie ma czasami. Tutaj nie ma, tu ma jakieś jedzenie, w ogóle sobie to wezmę. Nie ma nigdzie, zobaczcie, nawet drewna nigdzie tutaj nie ma. Ja nie wiem, czy ona całe zabrała, czy ktoś jej to ukradł po prostu. Dobra, idę szukać tutaj dalej. Dobra, muszę zjeść to mięso zgniłe, bo nie mam nic innego do jedzenia. Ale zawsze to coś. Dobra, pyk, okej, okay. I co, widział ktoś? Pytałeś? Wie ktoś coś na jej temat? Nie, nikt nic nie wie, dobra. To idziemy zrobić jeszcze więcej tych signów, tutaj więcej porozwieszamy tego. Może uda się, słuchajcie, zobaczyć, może ktoś się rozpozna i może ktoś coś nam powie na jej temat. Dobra, czekajcie, jeszcze tutaj wezmę to drewno, zetnę i zobaczymy, może, słuchajcie, uda się ją tutaj odnaleźć. Mam nadzieję, że daleko gdzieś nie została porwana, nie wiem nawet kto to mógł zrobić tak naprawdę. Dziwna akcja, może Vito X się pojawił znowu tutaj i gdzieś się porwał. Dobra, chodź ze mną do domku, ja idę zrobić jeszcze więcej signów tutaj, jeszcze porozwieszamy trochę tych, tych karteczek. Dobra, tutaj zrobimy, słuchajcie, sobie jeszcze trochę tych signów, pyk, okej, okay. Dobra, i to wstawimy, dobra, mamy, i jeszcze jeden może uda się zrobić, dobra, okej, okay. Mam sześć, więc jeszcze sześć będziemy mogli tutaj rozwiesić po wiosce. Dobra, idziemy na restaurację, powiesimy jeden, może jak ktoś będzie szedł do restauracji, to coś zobaczy. Dobra, klikamy sobie place, bierzemy tutaj tabliczkę, o, i tutaj porozwieszam, dobra, place. Okej, okay. Tutaj będą dwa nawet nad restauracją. Dobra, jeszcze tutaj może się uda. Halo Bella, on nie szuka, słuchajcie, no dobra. Okej, okay. Rozwiesimy to, no i będziemy czekali na jakąś informację. No bo teraz za bardzo to ja nawet nie wiem, gdzie jej szukać. Nie wiem, jak się z nią skontaktować, słuchajcie, nawet żeby się dowiedzieć, gdzie ona jest tak naprawdę. Dobra, tutaj klikniemy place jeszcze. Dobra, okej, okay, mamy. Dobra, wszystko rozwieszone, więc będziemy czekali. Ty możesz jej poszukać, ja idę też jej szukać ogólnie i później się złapiemy, dobra? No nie wiem, chyba nie widział, no widział tutaj list, więc raczej by powiedział, jakby widział. Dobra, to ja lecę, to ty też leć poszukać i zobaczymy. Dobra, słuchajcie, nie mam pomysłu, kto mógł ją porwać. Ewentualny mój trop to jest szalony fan. Ja bym myślał, że on mógłby to zrobić, słuchajcie. No ale on tutaj jest ze mną cały czas, więc no raczej on tego nie zrobił. Ale słuchajcie, będę go podglądywał. Zobaczę, czy on czasami czegoś tutaj nie kombinuje. Dobra, chodzi tutaj po mieście, faktycznie pyta każdego o nią, dobra. Ale tutaj, dobra, co on robi? Ej, on jeszcze te listy, zobaczcie. Co jest, co on robi, dlaczego on to?
To ja tu porozwieszałem, on to niszczy, słuchajcie? Dlaczego on to robi? Co tu się dzieje? Ej, zobaczcie, to na pewno musi być on w takim razie, bo to jest mega podejrzane, że ja tutaj rozwiesiłem te listy, a on nie wszystkie niszczy, słuchajcie. Czekajcie, muszę go zaczepić. Dlaczego on to robi? Albo nie, będę go śledził lepiej, słuchajcie. Boże, on mnie doprowadzi gdzieś tutaj do Belli, słuchajcie, do jakiegoś tropu związanego z Bellą. Dobra, zobaczę, będę go śledził, słuchajcie. Czy on jeszcze... O, idzie niszczyć kolejne? O, zniszczył kolejne. Wszystkie niszczy, te, które ja rozwiesiłem, zobaczcie, wszystkie chce zniszczyć. Dobra, nie widział mnie chyba. Patrzcie. Niszczy wszystkie, o nie, muszę go śledzić, słuchajcie. Może on mnie doprowadzi gdzieś do Belli. To na pewno on to zrobił, słuchajcie. Och, ma piękna, zobaczcie. Co on robi w ogóle? Dobra, słuchajcie, będę go śledził teraz. Okej, słuchajcie, muszę śledzić tego szalonego fana, żeby zobaczyć, czy on gdzieś nie schował Belli, słuchajcie, czy to on jej nie porwał, bo wydaje mi się, że to on zrobił, bo dlaczego on by niszczył ogólnie tutaj te wszystkie bloki? Dobra, będziemy szli za nim, słuchajcie. Okej, idzie gdzieś. Dobra, muszę uważać tylko, żeby mnie nie zobaczył, słuchajcie, muszę chować się tutaj dobrze. Dobra, schowałem się. Patrzcie, jak się ogląda. Czy nikt za nim nie idzie? Dobra, będę musiał iść, słuchajcie, za nim. Idziemy, dobra, okej. Idę tutaj dalej, dobra, gdzie on idzie? Do tego kościoła idzie, co tutaj jest wybudowany? Nie wiem, dobra, słuchajcie, muszę się... Dobra, rozgląda się, muszę się dobrze chować tutaj, żeby on mnie nie zobaczył. Okej, chyba mnie nie widział jeszcze. Dobra, patrzcie, jak się ogląda, na pewno coś kombinuje, słuchajcie. Dobra, muszę zobaczyć, gdzie on idzie, w które miejsce. Zobaczcie, tutaj idzie. Tam ma jakąś dziurę, patrzcie, zszedł na dół. Dobra, okej, wiem już, gdzie mniej więcej mógłby ewentualnie przetrzymywać Bellę, bo schodził tam i to jest bardzo dziwne miejsce. Dobra, słuchajcie, poczekam, aż on wyjdzie i wtedy ja też wejdę sobie w to miejsce, żeby zobaczyć, co tam jest. Może jest tam ukryta Bella i uda mi się ją uratować, słuchajcie. Mam nadzieję, że ona tam będzie, bo na pewno zrobił to ten szalony fan, słuchajcie. To on na 100% ją porwał, bo inaczej to po co by niszczył te wszystkie tutaj rzeczy, które ja porozwieszałem po wiosce, żeby odnaleźć Bellę. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, kiedy on wyjdzie stamtąd. Więc poczekamy sobie tutaj teraz na niego. Dobra, coś tam chodzi, słuchajcie, na dole, coś kombinuje. Dobra, tylko że ja tędy nie mogę zejść, mógłbym zejść tylko i wyłącznie tą samą drogą. Idzie, dobra, muszę się schować teraz gdzieś. Dobra, schowam się tutaj ze szkoły, słuchajcie. Dobra, okej, czy on wychodził stamtąd? Chyba tak. Dobra, muszę się tutaj schować, słuchajcie. Okej, dobra, patrzcie, wychodzi chyba. Okej, wychodzi powoli. Okej, dobra, niech on sobie pójdzie stamtąd, a ja, słuchajcie, pójdę i sprawdzę, co tam jest. Okej, poszedł sobie. Jednak widzicie, mówił, że jest dobry i tutaj mi pomaga niby. A słuchajcie, to na pewno on to zrobił. Dobra, wchodzę tutaj zobaczyć, co tutaj się dzieje, słuchajcie. I co jest tutaj na dole. Dobra, idę na dół. Co? Co to jest za miejsce? Dlaczego on tutaj... What? Zobaczcie, są dwie sofy takie różowe. Dwie filiżanki kawy. Jejku, creeper tutaj różowy. Co tu jest? Dlaczego to się tutaj dzieje? Ej, to jest jakaś pułapka na mnie chyba zastawiona. Jakie mega dziwne miejsce w ogóle. Dobra, muszę załatwić tego creepera. Nie wiem, czy mi się uda. Dobra, żeby tylko tutaj nie wybuchło to. Okej, dobra, muszę, słuchajcie, to wszystko tutaj jakoś ogarnąć. No załatwię tego creepera, czy nie? No please. Dobra, patrzcie, jak ciężko, ja nie mam żadnego mieczyka przy sobie. Jaki on trudny jest do pokonania w ogóle, ten creeper. Chyba lepiej jakby wybuchł tutaj, słuchajcie. Dobra, udało mi się go pokonać. Ale zobaczcie, pełno różowych owieczek tutaj się zjawiło. Co tu się dzieje? Oh my god, one latają jeszcze. Co to jest za dziwne miejsce? Dobra, uciekam stąd, słuchajcie. Ale na pewno w tym miejscu była przetrzymywana Bella, bo bardzo dziwnie to wygląda. Skąd takie miejsce, słuchajcie, pod ziemią tutaj się stworzyło? Dobra, on to musiał wszystko tutaj przygotować i zbudować. Okej, słuchajcie, lecę w takim razie do domku. Muszę wykombinować sposób, jak uratować Bellę, jak ją znaleźć. Muszę przyłapać gdzieś tutaj szalonego fana i wiecie, zmusić go do mówienia. Dobra, lecę szybko do domku. Okej, słuchajcie, jestem już przed domkiem, więc lecę szybko, słuchajcie. Muszę wykombinować sposób, jak... Ej, co to jest za skrzynka? Znowu jakiś list do mnie. Może wskazówki teraz jakieś mi tutaj przekazał. Zobaczmy. Drogi Vito, jeśli to czytasz, to znaczy, że jesteśmy już w samolocie. Porwałem Bellę, już nigdy jej nie zobaczysz. Papa Kotki 2. Co? Ej, to na pewno szalony fan musiał to napisać, słuchajcie.
Na 100% on to napisał. Ja muszę go znaleźć teraz, słuchajcie, jakoś tutaj. Jak ja go znajdę? Będę musiał chyba rozwiesić ogólnie listy, że ja szukam teraz szalonego fana. Bo ja nie wiem, gdzie on może być, słuchajcie. Idę do jego domku zobaczyć ewentualnie. Może, słuchajcie, jest u siebie tam w domku, tym swoim takim różowym. Może tam znajdę, słuchajcie, jakieś wskazówki albo coś, co mi podpowie. Gdzie oni mogli polecieć? Gdzie on ją zabrał? No bo to jest mega dziwna akcja, słuchajcie. Ja muszę znaleźć Bellę, muszę ją jakoś uratować. Nie wiem, jak mam to zrobić, słuchajcie. Jeżeli wy wiecie, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak mam uratować Bellę i gdzie mam jej szukać w ogóle, bo nie mam pojęcia, gdzie mam ją znaleźć, słuchajcie. Lecę tutaj do jego domku, może uda mi się coś zobaczyć i znaleźć jakieś, słuchajcie, wskazówki właśnie do tego, jak odnaleźć Bellę, bo na razie to jest, no, mega ciężko będzie ją znaleźć, skoro nie mam ani szalnego fana tutaj nie ma teraz, ani Belli. Jeżeli oni faktycznie gdzieś polecieli, to będzie bardzo, bardzo duży problem dla mnie i będę musiał w kolejnym odcinku wykombinować coś, jak ich znaleźć, słuchajcie. Dobra, lecę tutaj, jest jego domek, dobra, widzę jego domek, zobaczę, może tutaj coś będzie, słuchajcie. Już jestem blisko tego domku ogólnie. Nie! Wpadłem do tej jego pułapki, którą wcześniej nam zostawił. O nie! Ej, słyszę jakiś samolot. Chyba faktycznie to oni polecieli. O nie, co ja teraz zrobię, słuchajcie? Jestem teraz tutaj uwięziony, muszę się stąd jakoś wydostać. Pomóżcie mi, koniecznie napiszcie, gdzie oni mogli polecieć, słuchajcie, i jak mam odnaleźć Bellę. Piszcie koniecznie w komentarzach, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa, pa!